Powiedzmy, że jestem ekonomistą i ciekawi mnie, czy ogólnie rzeczy drożeją czy nie. A jeśli, to o ile? Podszedłbym do sprawy od strony dóbr i usług, które kupuje przeciętna osoba. Wymyśliłbym jakiś koszyk dóbr i usług. Koszyk dóbr i usług. I starałbym się zważyć elementy na podstawie tego, jak ludzie wydają pieniądze. Stwierdziłbym, średnio 40% idzie na mieszkanie z 10% na transport, może z 10 na żywność. Zbadałbym rynek, próbowałbym wyciągnąć średnią z cen tych produktów. Wziąłbym parę produktów, wypróbowałbym trochę usług, żeby obliczyć rzetelną średnią. To nie jest proste, ale jako ekonomista chcę to zrobić porządnie. Wyciągając średnią ważoną ze wszystkiego uzyskam wartość nie będę szczegółowo objaśniał wyliczania, wystarczy, że zorientujecie się o co chodzi. Mam liczbę. No nie wiem, cenę wynajmu czy kupna przeciętnego samochodu, wynajmu przeciętnego mieszkania, koszt zakupu przeciętnej ilości jedzenia dla rodziny itd. Powiedzmy, że wyjdzie mi tyle. Zmyśliłem tę liczbę, żeby mieć jakiś przykład. Powiedzmy, że koszt wynosi 20 tysięcy złotych. Mój koszyk dóbr i usług ważony moją metodą. Tyle kosztuje. To wszystko dzieje się w roku 1, to jest w roku pierwszym. Ciekawi mnie, czy między rokiem pierwszym, a powiedzmy rokiem piątym, rokiem piątym czy rzeczy zdrożały. Wezmę ten sam koszyk dóbr i usług. Koszyk dóbr i usług, koszyk dóbr i usług i spróbuję określić. Jaki będzie ich ważony koszt w roku piątym? To trudniejsze niż mogłoby się wydawać, bo koszyki dóbr i usług zmieniają się. Jeśli komputery stają się szybsze, uwzględnicie ten komputer, co wtedy, czy przeciętny teraz, lepszy niż tamten? Jeśli ludzie kupują większe telewizory, to czy uwzględnić ten, co w roku pierwszym, czy zrobić korektę na to, jaki teraz jest przeciętny telewizor, czyli większy? Może domy są większe? Uwzględniacie ten co kiedyś, czy przeciętny teraz. Jest mnóstwo takich spraw, to przedmiot poważnych dyskusji na temat rzeczywistej zwyżki cen. Ale powiedzmy, że w jakiś rozsądny sposób określacie, że ten sam koszyk dóbr po korekcie z tytułu postępu technicznego itd. Teraz kosztuje 22 tysiące złotych. Wywnioskujecie z tego, że rzeczy, które kosztowały 20 tysięcy złotych, które dawały jakiś standard życia w roku pierwszym aby uzyskać ten sam standard życia w roku piątym, musicie wydać 10% więcej. Rzeczy są o 2000 zł droższe niż w porównaniu z 20 tysiącami złotych w roku pierwszym. Zatem ceny wzrosły o 10%. Jako ekonomiści powiecie, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, określany skrótem CPI, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 10%. Albo zależnie od metodu pomiaru. Metody pomiaru są różne w różnych krajach. Nawet w obrębie kraju zmienia się sposób określania koszyka dóbr. Zależnie jak to mierzyliście, powiecie, że inflacja cenowa inflacja cenowa, możecie powiedzieć, że inflacja cenowa wzrosła o 10%. Między rokiem pierwszym a rokiem piątym. Czyli wszystko zdrożało o 10%. Trzeba by wydać o 10% pieniędzy więcej, by uzyskać ten sam standard życia. Na ogół ludzie mówią po prostu o inflacji. Słysząc to słowo, zwłaszcza obecnie, wiecie, że chodzi o inflację cenową ogólny wzrost cen dóbr i usług, mierzony jakimś koszykiem dóbr. Jest też inny typ inflacji inflacja pieniężna. Inflacja pieniężna są ze sobą powiązane. Inflacja pieniężna to inflacja spowodowana wzrostem podaży pieniądza. Wzrost podaży pieniądza. A jeśli temu wzrostowi podaży pieniądza nie dorównuje całkowita produkcja kraju, może dojść do inflacji cenowej. Na ogół, przy okazji inflacji, mówi się o koszyku dóbr. Inflacja cenowa. Usłyszycie czasami coś jeszcze. Może w roku piątym ktoś zaproponuje: Mógłbym sprzedać wam ten dom. Jest rok 5. Mógłbym sprzedać wam ten dom w roku 5, wart 660 tysięcy złotych. 660 tysięcy złotych. Ktoś mógłby zapytać: Jaka byłaby ta cena po korekcie o inflację w złotówkach z roku pierwszego. To znaczy, jeśli zrobię korektę z tytułu spadku wartości pieniędzy, bo, gdy rzeczy drożeją, to każda złotówka jest warta mniej. Za złotówkę kupicie mniej. Ludzie pytają, ile to jest z uwzględnieniem inflacji w pieniądzach z roku pierwszego. Chodzi o to, ile musiał kosztować ten dom w roku pierwszym. Że po korekcie o inflację, przy wzroście o 10%, a wzrost o 10% to mnożenie przez 110%, czyli przez 1,1, zatem ile musiał kosztować ten dom w roku pierwszym? Że jeśli pomnożę to przez 1,1 to uzyskam 660 tysięcy złotych. Możemy to szybko obliczyć. Powiedzmy, że nazwijmy to C. C jest ceną domu w roku 1. Napiszę C1 to razy 1,1 razy 1,1 będzie równe 660 tysięcy złotych przy uwzględnieniu 10% inflacji. Teraz będzie łatwo. Można podzielić obie strony przez 1,1. Czyli dzielimy obie strony równania przez 1,1 i uzyskujemy. To się skraca. Mamy cenę tego domu w roku pierwszym 66 podzielić przez 11 równa się 6. Obliczcie to na kalkulatorze, jeśli was nie przekonuję. To będzie 600 tysięcy złotych, jeśli to podzielimy i poradzimy sobie z przecinkiem. Chyba rozumiecie o co chodzi. Możecie wziąć kalkulator, ja podzieliłem w pamięci. Chodzi o to, że dom wart 600 tysięcy złotych w roku pierwszym, 600 tysięcy złotych, jeśli uwzględnicie deprecjację pieniędzy, czy to jak bardzo wszystko zdrożało, to w roku piątym dom będzie kosztował 660 tysięcy złotych. Podczas rozmowy o inflacji, wzroście cen usłyszycie: Ten dom w roku piątym jest wart 660 tysięcy złotych. A jest to równe 600 tysięcy złotych w złotówkach z roku pierwszego. Podam przykład. Powiedzmy, że mieszkam w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. To nie jest ekskluzywna dzielnica, ale domy są dość drogie. Sąsiedzi, którzy wprowadzili się w latach 50. mówią: Kupiłem dom za 10 tysięcy, a teraz te budynki kosztują krocie. Ale choć wartość domu wzrosła to przecież 10 tysięcy w 1950 roku było wielką sumą. Lekarze i inżynierowie nie zarabiali dużo więcej rocznie. Konkretów nie znam, musielibyście zrobić korektę dla roku, o który wam chodzi. Korektę z tytułu inflacji. Jeśli wynosiła 10%, może dochody wzrosły o tyle samo, więc ten sam człowiek wykonujący tę samą pracę, którego w roku pierwszym było stać na dom za 600 tysięcy złotych, teraz mógłby zapłacić za niego 660 tysięcy złotych. I nie będzie to zbyt wielki procent jego wydatków, tylko taki sam jak w roku pierwszym. Wprowadziłem Was w temat, w kolejnych filmach zagłębię się w szczegóły.